z tej strony Rafus. Dzisiaj gram sobie Teemona Midzie, ogólnie gram na Aurelion Sola, więc matchup nie powinien być jakiś super najlepszy, ale to nieważne jest matchup, tylko ważne jest late game. Bo jak kupię sobie, ogólnie gram pod full AP, nie pod autosy, tylko kupuję sobie Lyandry, kupuję sobie Demonika i wszystko co na kurwa mega duży damage, więc ogólnie no co. Na ruki sobie wziąłem The Harvesta, Tears of Blood, AB Collection, Treasure Hunter, Gathering Storm i Mana Flow Band, więc jeżeli film ci... Tobie się spodoba, to zostaw łapkę w górę, będzie mi mega miło, zostawcie tutaj dużo łapek, też będzie mega super wtedy. A jak ktoś jest nowy, może strzelić suba z dzwonem, bo lecimy po 2000, jesteśmy coraz bliżej celu, więc jak nie subujesz, jeszcze zasubuj, będzie zajebiście, no nie? Ja ogólnie stoję z niewidzialnym, żeby obić Aurelion Sola. To standardik raczej, znana sprawa. Dwa autosy i on już 20 AP praktycznie nie będzie mieć, no stop bliżej 150, więc tak to jest git. Mnie też tam miniony obiły praktycznie 100, ale... Może być, nie ma tragedii. On ogólnie co każdym razem będzie chciał tak farmić, to ja mogę po prostu do niego podchodzić. Jak będzie chciał Q-skiem wziąć, to dawać mu Q-ska. Ja będę grać pod full AP bombę, więc on będzie taki damage dostawać z piska, bo ja ogólnie będę pod max Q grać, żeby po prostu mu tym bić mega dużo. Bo to naprawdę będzie bić potężne obrażenia. I grzyby tak samo. Grzyby to w sumie szczególność. Dobra, masz. Nie wiem, czy to jest war dla mnie, czy dla niego, ale chyba bardziej dla mnie, bo mam mniej HP. No ja go zabiję przecież, jak on tak zrobi. Nara. Spoko. Nie ma problemu. Mam ogólnie Belved na dżungli, więc trochę się boję, bo jak ona ma milion daszy, to tragedia. Ale ja ogólnie będę miał mega dużo muchomorków dookoła mida. Tutaj cztery szrumy boczne, nauczone od zagranicznego cwaga. Jak się gra Teemo? Nie no. I będzie, powinno być ok, tak mimo wszystko. O, łap Q-ska. O. Kindred? Maybe. Maybe przyjdzie, maybe not. Czogat? Maybe przyjdzie, maybe not. Ja możemy zabić, ja mam Q-ska. Dobra, przeżyłem i sobie uciekam, więc git. Szkoda w sumie, bo traciłem dużo minionów. W sensie dużo, no 4 pewnie. Coś takiego myślę, że straciłem, więc... Coś tam coś się nowe. I to jest tak, on będzie właśnie tak robić, a on będę wtedy Q-ski dawać. Wiadomo, że na razie te Q-ski biją tyle co nic, ale później będą być dużo więcej, jak w ogóle się wystraszył i zaczął być. Ogólnie to na razie to będzie w miarę chill na tej linii, tak mi się wydaje. Zabiłem go raz, on już raczej błędu nie będzie popełniać takiego, że będzie podchodzić za bardzo. Okej, dzieje na mnie ogniem. Ja mu zaraz tam dzielnie ogniem, jak mu Q-ska szpiodą. Okej, idzie znowu Belved, bo to jego chłopak. Ja znowu uciekam do góry, odpalam potkę i co? Jak on, dopóki on do mnie nie słyszy, to mnie nie zabiją. Tak, taka jest prawda. Q-sek 150 zadaje około. W miarę myślę, że w porządku. Kolejny Q-sek. No tak cały czas go muszę po prostu irytować i rzucać mu te Q-ski ile wleś. Tylko teraz mogę sobie podejść, dać mu parę autosów, Q-ska i kolejnego autosu. I mam Dark Harvesta nawet. Czym więcej Dark Harvestów, tym lepiej w sumie. Nie wiem, czy Belved znowu od góry tu nie idzie. On też tak podchodzi agresywnie, nie poznaję go. No ja zaczynam kładzenie grzybków. Tutaj się daje jednego, a w sumie dam też tutaj jednego, jakby ona chciała od pleców mi chodzić. Ale ogólnie tutaj będę dawać jeszcze i po drugiej stronie zrobię to samo. Więc to jest tak w sumie 5 minut zapewnionego jakiejś tam obrony przed Belved zawsze. Nie, ogólnie się cofam i kupię sobie skoki. Sorcer shoesy, niech są, niech biją damage, niech wiedzą, że mnie stać na buty za 1100 złotych. No właśnie, on już z Orakla wziął, przecież on mi tak, żeby będzie niszczyć skurwy synek. W sumie to nie za bardzo może, bo dostał Q-ska i nawet autosy mu nie biją, by nam... Ma ignite od razu. No i on ucieka sobie. To unlucky. Okej, Aurelion i Belved tu się kręcą. Kingred może go nawet zabije. Albo nie, ja Belved dam Q-ska, ale... Czy to wystarczy, że ją przeżymy? Niestety nie. Dobra, ona raczej mi go nic nie będzie, ale... Co jest? Co jest? Co w ogóle się dzieje? Czemu on takie coś robi? Belved, ty chcesz robić rolda? No raczej nie chcesz. Ona będzie chciała robić dżunglę, tak mi się wydaje, więc ja ją mogę zabić tutaj, ją zaskoczyć tutaj od plecków, coś. No a raczej tutaj będzie? Tak, jest tutaj. Masz Q-ska, dawaj Dark Harvesta, dzięki. Dobra, on dopuszczał wave'a, ja nic nie no, muchomorka mi depły, minionki. No, ale go nie goni, bo wiem, że go nie dobijemy.
Mam w ogóle dużą przewagę chyba levelu. O nie, jednak mogę chyba zabiją biedaczka biednego. Mam sobie tu kontrolowar to położyć, żeby clearować wizję, ale tu, znaczy grzyby, ale tu nawet nie było żadnej. Nie go zabiją czy nie? Da. Nie? No to nieźle się. O, zabij. Zdaje się, że będzie tu podejmowany Dracol. Więc jakbyś zrobił coś takiego na Belwet. Zasadzkę tak zwaną, to by nie było głupie. Tak mi się wydaje, chyba że ma tu wardę, ale raczej wątpię. I się raczej z nią żegnam. Ja jestem po prostu za mądry, tak szczerze wam powiem. Kiusek ile bije? 267. Tak spoko, spoko, bo to 6 sekund mogę wywalić. Zaraz też mam na Lajandry, więc będzie trochę więcej biło. W sensie zastanawiam się też nad Ludenem, ale z drugiej strony podwójne palenie zawsze oddaję na Timo. No i Belwet robiła Heroldo, więc ma pasywkę na 3 minuty. Okej, nie wiem czy Belwet na mnie nie idzie, bo ten Aurelion taki jakiś agresywny. O kurde, coś odleciał trochę w inny świat. Dobra, czy ja ucieknę? Tak szczerze powątpiewam. Aha, dobra, ja tak każdym razem jak Belwet przychodzi, to sobie uciekam. Czy ona do tego Herolda jest to możliwe, no ale ja nie zostanę, tu nie ma takiej opcji w ogóle. Kupuję sobie Lejandry, mam pierwszy item, jak jest Fox. No jest tu hej Herold grany. No więc Belwet będzie trochę do przodu. Bo dwa pęciki sobie weźmie. Zieje ogniem. Dostaje Q-ska 287 plus palenie, czyli ponad 300 to już jest. No Belwet ogólnie Drake'a robi. Ja bym tu jednak prosił o pomoc, ale nie wiem, nikt raczej przyjść nie chce z tego co widzę. Okej, Aurelion jest w grzybku. Belwet ma Q-ska. Podniesie to, ona może to jeszcze przeżyć. Overall powinna umrzeć, bo ja jej nie chcę dać żyć. No dobra, mam dobra, a jednak nie mam dobra. Ale jest okej. Okay. Niech Emilio weźmie killa, nie będę płakać. Ale tak szczerze mam mega kontrolę nad tą grą. Mega mi się podoba jak na razie mi idzie. No, Aurelion dopuszczował. Sprawdza grzybki, ale tutaj pod wieżą po co bym miał mieć. No w sumie na minione by nie było takie złe. On włączył Orakla i jedyne co zniszczy to Warda i zobaczył jednego grzyba. Okej, on mi zieje ogniem, ale kurna robi tym. Zero damage, totalnie. Ja mu więcej zadam teraz autosem. No, dobijam go AC7. Ogólnie to zginie. Spali się, spokojnie Milio, nie przejmuj się. Ja on double, a no tak, bo jeszcze Aurelion robi. Nie wiem, no totalne oro, ja jestem tak mocny, a jeszcze dopiero ja mam 1,5 itama przecież. No, muszę trochę grzybów ogólnie pokoić, niech wszyscy orakle będą mieć, no. No ale niech mają, niech się cieszą. Ja tu dałem takiego grzyba, ja tu jestem jakiś mądry, dla karwę za darmo. Nawet nie wiedziałem, że tam jest grzyb. Ja nawet nie muszę wiedzieć, że oni sobie wchodzą, bo to oni mi nawet mówią, że ja daję grzyby. Będę sobie tutaj farming, ma 9 level, kupiłem magic resisty. Będą mieć sporo na pewno. Ale za to mam drugi itemek do Monika, więc jest mega spoko. Na kolejny sobie kupię raczej Shadow Flaming. Okej, wchodzą w moje grzybki, mi się to podoba. Niech się jarają. To dużo zadaje, to jest tyle true damage, że to jest śmieszne, nie? A, auto z Q-ca go namarło. Ale ja nie chcę umrzeć, na pewno, nie? Tylko oni padają jak muszki. Naprawdę. To jest gigas hit. Mega dobrze. 8-0 już mam, a to nie są jakieś kurde silvery, brązy, tylko platyny z piekarodem. Okej, Aurelion do mnie leci, czy mnie zabije? No, pewnie tak. Zabił. Gratulacje. Coś mi tam bije, ale ja jeszcze nie mam itemu. 1000 gold dobrze, w sumie za mnie to jest giga źle. Ale mamy Drake'a przynajmniej, zawsze tyle. Dobra, grzybki są deptane. Ziomek prawie nie żyje, no ale ma shieldy, więc przeżyje jeszcze. Ale jak kupię Shadow Flame'a, to te grzyby już będą po pół HP im dobierać. W sumie już im zabierałem około pół, więc i tak mega dużo. Muszę ich trochę pokłaść tutaj, bo mnie wyczyścili oraklami. Ale tam chyba znowu wdepli, bo trzech się podświeciło ziomeczków. Dobra, jest tu Belwet, on nic nie zrobi, bo mu dam pluska zaraz. No i robię trochę milio, przepraszam bardzo. Dobra, jeden pada, szkoda, że nie ja go dobiłem, ale mówię sobie. A flash z tego, wywalony mam. Dobra, deptają grzyby, oni zaraz padną. Dobrze, ta ma fajną RK, on mnie nie zabije, bo... Dobra. Ale nie przeżyje, bo... Bo mnie Ezreal zabił. Ej, zabije czego?
Oj, 2 HP mu zostało. Coś takiego. Oj, chuj, nawet z grzybnią wyszła. Bo też sraka Renata odrodziła tego szmaciarza, a byłby shutdownik dla mnie. Nie idę tu pokazać trochę grzybów przy baronie, no bo Drake jest za 2 minuty, baron już jest, więc na razie pokładę tutaj, a później na Drake'u w sumie. I 16 level by się przydało dobić, żeby mieć więcej, móc tego pokoś trochę. Tu jest bardziej, więc Aurora mnie widział, ale może jest ślepy. Dobra, dużo dostał nawet. Kurde, 2 autosy, Q-sek i 1000 AP. I Dark Harvest co nawet dostałem z tego. R-ka poleci, obvious. I dobra, jestem fajny, ale nie będę chodził. Będę dead, ale zabijemy jeden za jeden. Może czekać ucieknie jakimś cudem. Ale ładnie to sprojektował, ale i tak umrze. No idę na Drake'a, pokładę tu coś, bo na pewno tu przyjdą overall. A też Velvet goni tego ziomka. A on jest za szybki, tak szczerze, żeby go dogonili, tak mi się wydaje. Zostawię tutaj grzyby przy tym, jakby to chcieli rozwalić kiedyś. Muszę dać takich niezbyt obvious miejscach, w których by się grzyba nie spodziewał. No, chyba, że masz Oracle Lensa, to się spodziewasz wszędzie ogólnie. No i R-ka Aureliona, która bije przez całą mapę delay. No tu jest bitka, Aureliona trzeba zabić, on za długo żyje. Dobra, gdzieś nie żyje. Velvet napierdala, ja muszę jej kiska trzymać, bo nie mogłem nic zrobić. No i to się źle rzeczy dzieje, nic nie mogę zrobić, nie mam ani R-ki, jedynie mogę kiska rzucić. Ale nie podejdę też tak blisko, no to jest to. Dobra, w miarę uratowałem, tam Renato z jednym HP sobie biega. O kurde, kogo ja tu spotkałem. Ej, bo on zintował, może go zabiję, Q-sek? Nie mam tyle damage'u. On zintował, bo S-y kliknął, żeby iść niechcący. No ale i tak nie wystarczyło. Mało bije, on dopiero 3 itemy, to jest kilka lipa. Ja myślę, powinienem mieć już 4 kończyć i mieć 10-20-0 już. Jest Renata do pop grzyba, jest Renata do pop drugiego grzyba, ale co tak mało i zadaje to? Nie ma znaczenia, mam asystę i Dakar, tu. Nie ma co narzekać. Ale to było in huge, gdyby tam Aurelion R-kę użył wcześniej. Ale teraz to im to wyszło w miarę spoko. Ale Aurelion jest zaraz wypali też. Dobra, Orn gracie też będzie martwy. Kusek powinien go zabić. Dobra, git, zabiliśmy wszystkich tu? Tak, git. Może się uda skończyć grę, bo już za długo trwa. Palił R-kę, prawie zabił. No było blisko, ale... Podeszła kurwa mać. I umarła. Nie. Renatka mnie bije. Dobra, zleżar peta. A tam odzyskam kiuskę. Ty no ja mu biję mega dużo. I Dark Harvest i 500 HP mu zostało. Ile to trucić na bije? To jest jakieś popierdolone przecież. Będzie Drake, więc ja sobie postawię tutaj jeszcze grzywa przed wejściem. To krzaka? Nie, tutaj lepiej, bo tutaj prędzej depną i odpalą Oracle jeśli tu. Pierdalaj. No depli tak tego grzywa. Velvet Eklika w sumie to jest mądrała. Bo wtedy traci mnie HP. Nie wiem czy to weźmiemy tak szczerze, ale trzeba próbować. A weźmiemy, bo Chogad ich odciąża. I mamy Drake Redor. Zreala jest taki shutdown, a ja tak szczerze na Hitago mam. Jak podejdzie do mnie, to mi daje auto z Q-sec, Ignite i jeszcze jeden auto z nim prawdopodobnie padnie. Jeszcze jakby grzyba wdepnął, to już na 100%. Dobra, Renatkę bym próbował, ale on już nie trafił. Q-skiem mi zadałem, na Carvesta dostanę. Dlatego kiska? Nie, ale praktycznie mi się zdaje, że tam Dark Harvest wyleciał. Okej, okay, tu jest jakaś akcja kooperacja, akcja bitka. Velvet Q-sek. No, oni mają przewagę taką, że się cofną w resztę tego. I się będą lecieć cały czas i wracać, ale nie będziemy mieli coraz mniej HP. Ale Orn to... Nie wiem, mogę się ruszyć! Miniony mnie blokują, jak ja zabiję kogokolwiek. Nie wiem, ale wygrywamy grę właśnie w tym momencie. Szkoda, że nie umarł. No ale i tak grę wygraliśmy. Kto tam wygrał? Kiuska masz. Wow. Zabiłem go na respie? Chyba tak. No nie zginie, no ej, no nie zginie. To ja nie kończę grę, to że nie zginie. Dobra, w końcu. Ciężka była ta gra, ale dużo robiłem. Early fajnie w ogóle zagrałem. O, jeszcze zabili Ezreal. No i tak szczerze to mega git gierka w ogóle. Early to top. 54 tysięcy damage, więc sporo. Ale chciałbym w sumie mieć full builda i oni by fudzili jednego grzybka i pum,
nie ma ich. Ogólnie tak harvestik 26 souli zebrałem. Nie najgorzej. W sumie 2500 damage, więc spoczko. Gathering Stone mi dał 48 AP przez te 30 minut, więc też git, zawsze darmowe AP. Tutaj do obrony wiele 1500 praktycznie, więc też fajnie, bo w early game no to czuć to leczenie. No więc co, jak wam się ogólnie film spodobał, to zostawcie łapę w górę, strzelcie suba dzwonem i widzimy się w kolejnym odcinku. Mua!